Mieliśmy lipo transfer i mieliśmy parę laserów, ale chciałem wam powiedzieć o lipo transferze, dlatego że był dosyć ciekawy. Lipo transfer był klasycznie z brzucha do piersi, ale u pani, która miała przed laty wszczepione implanty piersi. Więc właśnie sobie porozmawiamy o tym, czy lipotransfer można robić, jeżeli ktoś miał implanty piersi zrobione i na przykład chciałby sobie jeszcze bardziej te piersi powiększyć. Otóż, moi kochani, można u pani wykonaliśmy lipotransfer do biustu, do którego wcześniej był wszczepione były implanty. I dlaczego w ogóle tak się da zrobić i dlaczego taki zabieg można wykonać? A to dlatego, że my przeszczepioną tkankę tłuszczową podajemy bezpośrednio pod skórę, czyli między gruczą a skórę. Natomiast implanty zazwyczaj wkłada się pod mięsień piersiowy, czyli dużo głębiej. No i dlatego te oba zabiegi mogą ze sobą współistnieć. Czasami ten implant wkłada się nie pod mięsień, natomiast jeżeli się ulokuje go pod mięśniem piersiowym, no to efekty długoterminowe są lepsze. Także zazwyczaj implanty piersi wkłada się pod mięsień piersiowy. I to daje nam możliwość, żeby jeżeli po jakimś czasie dochodzimy do wniosku, że chcielibyśmy tą pierś powiększyć albo trochę zmienić jej kształt, to możemy dołożyć naszą tkankę tłuszczową pobraną z brzucha albo z innych okolic i te dwa zabiegi mogą wspaniale sobie współistnieć. Warto też powiedzieć o tym, że no ale tu już wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, o tym jakie są, na co trzeba zwrócić uwagę wybierając zabieg przeszczepienia tkanki tłuszczowej. My oczywiście to wykonaliśmy metodą BodyJet, czyli liposukcją wodną ze wspomaganiem wodnym. Nasza pacjentka dzisiaj była, nie spała, dlatego że te zabiegi wykonujemy w znieczuleniu tumescencyjnym, czyli to jest takie specjalne znieczulenie do lipotransferu. Wykonujemy malutkie nakłucia w okolicach brzucha i podajemy tam roztwór znieczulający, roztwór Kleina tak zwany, na który składa się lignokaina, czyli taki środek miejscowo znieczulający z dodatkiem adrenaliny. Ta adrenalina jest bardzo ważna, dlatego że ona nam obkurcza naczynia krwionośne, a warto wiedzieć o tym, że nasza tkanka tłuszczowa jest bardzo obficie unaczyniona i gdybyśmy tego nie zrobili, to byśmy mieli bardzo obfite krwawienia. I rzeczywiście, zanim pan doktor Klein, który jest dermatologiem amerykańskim, nie wymyślił metody Kleina, nie wymyślił płynu roztworu Kleina, to te liposukcje były wykonywane no bez tego płynu, który znieczula i obkurcza tkankę tłuszczową. No i te zabiegi były bardzo obciążające. Wiązały się z bardzo dużym krwawieniem. Po zabiegach pacjentka musiała pozostawać w szpitalu. Trzeba było kontrolować hemoglobinę w badaniach pacjentki, żeby mieć pewność, że pacjentka się nie wykrwawi po prostu podczas zabiegu. Natomiast od czasu rewolucji doktora Kleina te zabiegi można wykonywać. To jest prawie że zabieg lunchowy w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych spotkałem się z tym, że zabiegi lipotransferu nazywane są zabiegami lunchowymi. Przychodzi pacjentka, ma pobieraną tkankę tłuszczową, potem przeszczepianą i w ten sposób wychodzi sobie zdrowa i szczęśliwa do domku. Tutaj Kasia ucieka, już uciekłem i sam zostanę. No, ładnie. Słuchajcie, jeszcze chciałem powiedzieć a propos liposukcji, jak już sobie o liposukcji rozmawiamy. Idziesz czy nie idziesz, Kasia?
idzie do domu. Tak, Kasia zdrowa i bezpieczna idzie do domu. O. Pokażę, Kasia. Zdrowa, szczęśliwa i bezpieczna praca do domu. Ja mam klucz, tak, ja zamknę wszystko tutaj. Przybytek. Wszystkiego dobrego. Pa, pa, Kasiu. No, więc wracamy do naszego wspaniałego wykładu. A druga kwestia, która się zmieniła od czasów przed doktorem Kleinem i po doktorze Kleinie. Swoją drogą, doktor Klein dalej w Stanach Zjednoczonych operuje. Można sobie obejrzeć na YouTubie, jak wyglądają jego operacje, do czego gorąco zachęcam. Witam pani Joanno. A druga rzecz, która się zmieniła bardzo od czasu doktora Kleina, to są kaniule, którymi pobieramy tkankę tłuszczową. Kiedyś te kaniule były bardzo grube, czasami nawet były podwójne. No i znowu to się wiązało z tym, że to krwawienie podczas zabiegu było zdecydowanie większe. Możecie sobie zobaczyć, przed chwilką wrzucaliśmy tłuszcz, który pobraliśmy pacjentce z brzucha w lipokolektorze, czyli to jest taka część tej maszyny, która pobiera tkankę tłuszczową naszego bodyjeta. Możecie zobaczyć, że ten tłuszcz tam jest żółciutki, jak słonecznik. On jest żółciutki dlatego, że jest tam bardzo mało krwi. Mówi się o tym, że całość tego roztworu, który pobieramy, zawiera 1-2% krwi, więc jeżeli pobieramy litr tłuszczu, no to tam tej krwi jest bardzo niewiele. Więc od czasu, kiedy przed doktorem Kleinem te kaniule były bardzo duże, oczywiście zabieg liposukcji musiał być wykonywany w znieczuleniu ogólnym z racji tego, że no, towarzyszył temu ogromny ból. Też po operacji pacjent musiał zażywać leki przeciwbólowe. No i to naprawdę rewolucję dr Klein wprowadził tym znieczuleniem tumescencyjnym, czyli znieczuleniem podskórnym miejscowym. Dr Klein też wymyślił kaniule, bardzo małe, bardzo cienkie, które bardzo delikatnie pobierają tkankę tłuszczową. Więc po pierwsze dla pacjenta jest dużo bardziej komfortowe, a po drugie minimalizuje krwawienie, a tego nie chcemy ani my, ani pacjent. Więc to jest druga rzecz. Trzecia rzecz, jeszcze o której warto wspomnieć, to sama metoda pobierania tłuszczu. Dlatego, że samo wprowadzenie roztworu tumescencyjnego nie sprawia, że ten tłuszcz się nam rozpuszcza w naszym brzuchu. My musimy ten tłuszcz fizycznie oddzielić i go jakoś pobrać. Więc na samym początku liposukcji, zabiegów liposukcji, to była liposukcja strzykawkowa, czyli po prostu brało się strzykawkę, do której była dołączona gruba kaniula, zasysało się, odciągało się tłok i wytwarzało podciśnienie w strzykawce i takimi ruchami przód, tył pobierało się tkankę tłuszczową, czyli się ją po prostu wyrywało z powłok brzusznych. Oczywiście bardzo to krwawiło, to było bardzo bolesne, ale pacjent spał, to już umówiliśmy. Natomiast z biegiem czasu zaczęto stosować różne innowacje i modyfikacje tego zabiegu, żeby usprawnić ten zabieg i żeby chirurg się musiał mniej napracować. Więc wymyślano coraz to nowe metody, które możemy podzielić na dwie części. Jedna to są metody termiczne, czyli podgrzewanie tkanki tłuszczowej i ta podgrzana tkanka tłuszczowa się nam lokalnie topiła i mieliśmy łatwiej ją pobierać. A drugie to są metody mechaniczne, czyli mechanicznie rozdrabnialiśmy tą tkankę tłuszczową. I oczywiście każda liposukcja jest po części mechaniczna, dlatego że my takim ruchem posuwistym kaniulą pobieramy ten tłuszcz. Natomiast bardzo modne,
nawet teraz bardzo modne są liposukcje, na przykład laserowa liposukcja albo ultradźwiękowa liposukcja, które polegają na tym, że na końcu tej kaniuli, na przykład w przypadku liposukcji laserowej, to się nazywa różdżka, taka specjalna różdżka, i na końcu tej kaniuli emitowana jest energia cieplna i ta energia cieplna rozdrabnia tkankę tłuszczową. Tylko problem polega na tym, że my nie do końca jesteśmy w stanie kontrolować, ile tego ciepła zostało wydzielone na końcu tej różdżki. I przez to mogą powstawać nierówności pod skórą, czyli w niektórych miejscach ten tłuszcz może być bardziej rozpuszczony, w niektórych mniej. Dlatego my nie stosujemy metod termicznych i z tego co wiem, bardzo wielu lekarzy jakby nie pracuje na tej metodzie, dlatego że ona nie daje do końca powtarzalnych rezultatów. No ale oczywiście są zwolennicy tej metody. Część osób powie, że tylko taką metodą pracują. No, jeżeli mają dobre rezultaty, to nie ma żadnego problemu. Drugą bardzo popularną metodą obecnie stosowaną jest liposukcja wibracyjna, czyli ta kaniula, którą się umieszcza pod skórą pacjenta, ona wibruje i wspomaga ten proces oddzielania tkanki tłuszczowej. My stosujemy właśnie liposukcję wodną, czyli woda pod ciśnieniem. Są takie strzały pulsacyjne wody i ta woda w wąskim strumieniu po prostu rozdrabnia nam tkankę tłuszczową. Natomiast przewagą tej metody, na przykład nad liposukcją ultradźwiękową albo liposukcją laserową, jest to, że woda nie nagrzewa się, nie generuje energii cieplnej, więc tkanka tłuszczowa jest dużo równomierniej pobierana z organizmu, a woda, czyli ten roztwór, którym my pryskamy ten nasz tłuszczyk, to jest roztwór Kleina, o którym przed chwilką rozmawialiśmy, który zawiera w sobie środek znieczulający, więc jest automatycznie dużo mniej bolesny. No właśnie. Więc tak jak też mówiłem na początku, ten zabieg można wykonać zarówno jeżeli już żadnego zabiegu wcześniej nie było stosowanego na piersi, ale też tak jak w przypadku naszej dzisiejszej pacjentki, jeżeli pacjentka ma już implanty piersi, chce sobie te piersi wymodelować i powiększyć, to też jak najbardziej ta metoda wchodzi w grę. No dobrze, słuchajcie kochani, Kasia już poszła, zostawiła mnie samego. Ja tutaj z tego mojego pięknego przebrania się przebieram i też jadę do domu. Także miłego popołudnia, raczej już wieczoru, bo to już chyba noc mamy. I widzimy się niedługo. Do zobaczenia, buziaczki, pa, pa.